Hello there. Tutaj LEGO Hero Polska i czy pamiętacie moją armię klonów? Jeśli nie, to koniecznie nadróbcie link w prawym górnym rogu do ostatniego filmu z tą mikroserią. No i mówiłem tam, że co jakiś czas będą się pojawiać filmiki, w których będę coś dokupował, coś dostawiał, coś uzupełniał do tej właśnie armii. Więc właśnie dzisiaj nastał czas, w którym będziemy uzupełniać naszą kolekcję. Zapraszam Was do oglądania. Najbardziej w oczy rzucają się puste miejsca przy klonach w kamuflażu. Są one z klonów z Geonosis i z Kashyyyk, więc oczywiście na dzisiaj przygotowałem te minifigurki. Na początku mamy klony z 41 Korpusu Elitarnego. W sumie kupiłem z nimi Battle Pack, plus jeszcze dodatkowo był tam jeden zwykły żołnierz. No i tak jak powiedziałem, mamy trzech zwykłych żołnierzy w kamuflażu. Są to zwykłe klony Realistic Phase 2, tylko oczywiście zbroja to kamuflaż na zielono. Oraz, żeby tego było mało, mają jeszcze zielony wizjer. Drugi rodzaj klonów to Scout Trooperzy, czyli tak zwani skauci, zwiadowcy itd. Chociaż widzieliśmy ich na przykład w Zemście Sithów na polu bitwy na Kashyyyk. Następni są Geonosis Trooperzy. Tak samo jak poprzednicy z Kashyyyka, są oni w kamuflażu i mają dwa rodzaje. Jeden to nie skauci, a Airborne Trooperzy, czyli żołnierze powietrzno-desantowi. Takich samych żołnierzy dostawaliśmy w 212 batalionie, tylko oczywiście tamci nie byli w takim kamuflażu. Drugi rodzaj to są zwykłe klony, ci już nie mają żadnych kolorowych wizjerów itd., tylko po prostu biały klon w kamuflażu. No i wisienka na torcie, czyli zwykły biały klon Realistic Phase 2. Tak jak powiedziałem, te klony w kamuflażu są to przemalowane wersje tego żołnierza. No, taka ciekawostka, on jest najdroższy z nich, ponieważ tamci około 3 dyszki za sztukę, a ten około 6, czyli powiedzmy, że tak dwa razy droższy. Nasi żołnierze z Kashyyyk z 41 Korpusu są gotowi do ustawienia. No może z malutkim, ale to malutkim wyjątkiem. Jak widzicie, w naszym zestawie ci truperzy byli uzbrojeni w Stud Shootery, nasze ulubione blastery. Więc ja przygotowałem dla nich trochę innych broni. Nie są to zwykłe blastery, nie są to blastery klonów, te customowe, ale tak na razie myślę, że mogą być. Mamy jednego pana. Tutaj kolejny. Tutaj. Dlatego żołnierza mam coś takiego. Wiem, to nie przypomina żadnej broni klonów i tak dalej, ale myślę, że nawet fajnie wygląda. Kiedyś to się zamieni na jakieś customy czy coś tego typu. No i niestety dlatego już nie mam broni. No bo wiecie, Armia Imperialna ma bronię, Wojtki mają bronię, trochę Rebelianci mają bronię, no i oczywiście klony, więc jest już tego coraz mniej. Jak widzicie, utworzył nam się taki bardzo ładny kwadracik tych klonów w kamuflażu z Kashyyyk. Tutaj macie jeszcze ujęcie z bliska na naszych panów w zieleni. Naprawdę teraz już wygląda to jak taki całkiem fajny batalion, a nie jak takie trochę odrzutki odstające od reszty. Do tych żołnierzy niestety już nie mam broni. Myślę, że muszę sobie domówić właśnie te customowe blastery z AliExpress. Na razie niestety będą nieuzbrojeni. Zostawiamy ich sobie, żeby zapełnić nasze luki. Cyk. Żeby tutaj w rogu. Airborne. I jeszcze jeden Airborne. Może będzie lepiej wyglądać, jeśli tego zamienimy tutaj. A tego przy swoich kompanach. I myślę, że też już całkiem dobrze się to prezentuje. Fajnie by było jeszcze tutaj tych pilotów na przykład przesunąć i tu jeszcze czterech Airborne'ów albo nawet zwykłych żołnierzy dokupić i taki już równy rząd zbudować. Tutaj mamy klona fazy drugiej z 2014 roku. Ten klon pojawił się w zestawie właśnie takiego Microfightersa Turboczoga. Tych Turboczogów mam już kilka, żeby oczywiście klonów było więcej. No i w sumie ten jeden żołnierz tak trochę biednie wygląda przy tych wszystkich czogach.
ale dostawmy go do kompanów. I cyk, tutaj mamy już taki całkiem fajny pasek i wygląda to już trochę ciekawiej. Hello there, tutaj Lego Hero Polska, który bawi i uczy. W dzisiejszym odcinku naszego cyklu będziemy liczyć, czyli zajmiemy się matematyką. Dokładnie będziemy liczyć klony na tej płytce. Poza tym, żeby wprowadzić również jakiś akcent języka angielskiego, będziemy liczyć po angielsku. One, two, three, może trochę szybciej, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So we have 16 razy 12, teraz po polsku, jeśli ktoś nie zna angielskiego. And we have 192, czyli 192 klony. Myślę, że ten wynik jak najbardziej robi wrażenie. Jak to by powiedział pewien koneser jedzenia, o którym dawno każdy zapomniał. Podsumowując, tak się prezentuje moja cała armia żołnierzy klonów, łącznie z P1-kami. No jak widzicie, P2-ki, cała płytka jest już uzupełniona, a P1-ki przy nich wyglądają lekko biednie. Dlatego mam zamiar przestawić klony OG Phase 2 z płytki z P2-kami, bo trochę one się gryzą tymi hełmami, i bardziej przestawić do tych, no, tych bardziej wyróżniających się, czyli P1-ek. Wtedy tutaj trochę miejsce się zapcha, a tam zrobi się miejsce na kolejnych żołnierzy, czyli na przykład na te 212, które mają wyjść w ATT. Myślę też, żeby przestawić tam z gablotek moje Wolfpacki. Też myślę, że zrobił wrażenie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co mógłbym ewentualnie jeszcze dokupić, głównie z P1-ek, i co uważacie o tej mojej pięknej armii. Ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.